1 projekt zarządu. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o przesunięcie środków w wysokości 136 tysięcy złotych w ramach zadań powierzonych za czas prac remontowych dróg chodników oraz na budowę modernizacji wyzwanych prac oświetlenie w 2014 roku zapisanych w budżecie miasta Krakowa z sumy środków bieżących inwestycyjnych. Paragraf 2. Powyższe środki przeznaczą się na zadanie wykonanie parkingu drugi etap szurskiej pobity 15 przez 17 kwota 105 tysięcy złotych. Druga część budowa miejsc parkingowych na Sięgacza ulicy Jańskiego, ulicy Ugory do ulicy Jańskiego 1A kwota 31 tysięcy złotych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu już Państwa wyjaśniam. Na ostatniej sesji podjęliśmy w UPF-ie uchwałę, której daliśmy sobie te środki, zwiększyliśmy z kwoty 221 tysięcy do 328 według tam wniosku tutaj, tylko musieli, ja wystąpiłem jeszcze pisem do SIT-u o przesunięcie tych środków, aby SIT wystąpił z wnioskiem do prezydenta miasta Krakowa o przesunięcie tych środków z puli środków bieżących do inwestycyjnych, ale potrzebna tutaj była też uchwała, więc podejmujemy uchwałę i tak samo jeszcze na tą kwotę 31 tysięcy przenosimy te pieniądze z puli środków bieżących do inwestycyjnych, tak abyśmy mogli zapewnić finansowanie tych zadań w całości. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Jacek Polsko. Ten fragment ulica Ugory do Janickiego właśnie trafia na poruszaną przeze mnie już jubileuszową chyba sprawę dziury w chodniku. Ta dziura w chodniku trafiła teraz dokładnie na peron nowo otwartego przystanku. No na miłość boską, nie chcę z tym zrobić. Umawialiśmy się panie Jacku na ostatniej sesji, jak pan też zgłaszał, że miałby przesłane zdjęcie i krótka informacja. No to będzie w ogóle na przystanku teraz. To nie jest bardziej lokalizacja. Nowy przystanek otwarty. Umawialiśmy się na ostatniej sesji, teraz pan mówi, że jest nowo otwarty, a na ostatniej sesji zobowiązał się pan. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę.